Dawno nie mówiłem o FNAF-ie, a więc nadeszła najwyższa pora. Nie krzyczcie przez gorszą jakość. Dopiero się uczę z Game Masterem. Pewnie zaciekawił was tytuł, zatem nie będę wijać w bawełnę, po prostu zacznijmy i dojdziemy do sedna. Ten rok, 2020, jest najgorszy dla FNAF-a. Przynajmniej dla FNAF-a jest najgorszy. Zaraz wam zaprezentuję wszystko, wszystkie powody, wszystkie argumenty, które mam, bo to naprawdę, naprawdę, ja nie ściemniam, ten rok jest najgorszy i poprzedni, czyli 2019, był najlepszy. Już rok temu Scott zapowiedział najnowszą grę na ten rok. Na chwilę obecną już dostaliśmy teasery tych wszystkich animatroników, które tam będą. Dostaliśmy tytuł gry, jaki jest Security Breach. Widzimy Veni, całkowicie Veni, w całej swojej okazałości, nie tylko maskę. Bardziej boli mnie fakt, że głowa Veni różni się od tego, co widzieliśmy w Help Wanted. Wiem, za bardzo zwracam uwagi na takie detale, ale naprawdę. Warto również wspomnieć o tym, jak nasz drogi Scott Cawthon się nieźle wkurwił na Funko. No bo spójrzcie na to! No co to ma być? I żeby was nie okłamać, jestem zmuszony wspomnieć o FNAF-ie AR, ponieważ tam od czasu do czasu są jakieś aktualizacje. Aktualizacje, których dodają m.in. skiny, które nie wnoszą nic do gameplayu. Totalnie nic. Po prostu efekty wizualne. Ostatnio również dodali Balorę do gry, co dodaje, faktycznie dodaje nową mechanikę. I wtedy każdy się cieszył, że albo dodadzą Funtime Foxiego, albo Funtime Freddy'ego, a dodali to coś. Nie zrozumcie mnie źle, skiny są spoko, ale nie wnoszą nic nowego i ciekawego do gry. I Lumix mógłby to faktycznie zrobić, ponieważ w plikach gry znajdują się pliki z Plushtrapem, z Leftim, z Funtime Freddy'm i to już jakiś długi czas. Nie wiem, na co oni czekają. Nie wiem, dlaczego nie dodają te animatroniki do gry, jak to by był zarąbisty pomysł. Ale wiecie, co zamiast tego dodali? FNAF AR Merch Shop! Żeby hajs się oczywiście zgadzał. Ale w tym roku dostaliśmy tak dużo książek od Scotta. Faktycznie. Skupmy się teraz tylko na naszym polskim fandomie. Wyszły już 5 książek. 5 książek z serii Fazbear Frights. A w polskim? Dopiero pierwsza została przetłumaczona. A więc nie mówcie mi, że dostaliśmy dużo książek. Bo jak na moment mamy tylko jedną. No i nie pomijając oczywiście faktu, że nie każdy przepada za czytaniem książek, a więc... Pozwólcie, że zaprezentuję wam teraz taki fajny sposób. Najlepszy rok i najgorszy rok. We FNAF Edition. W 2014 dostaliśmy FNAF 1 i FNAF 2. 2015 dostaliśmy FNAF 3 oraz FNAF 4. 2016 dostaliśmy FNAF World i Seasonal Location. W 2017 wyszedł Pizzeria Simulator. W 2018 dostaliśmy Ultimate Custom Night. Uwaga, teraz 2019. W 2019 dostaliśmy FNAF Help Wanted, FNAF Special Delivery oraz Freddy in Space 2. A co mamy w tym roku? Soczystego fucka. Myślę, że wszyscy już rozumieją, o co mi chodzi. Lecz żeby wam smutno nie było po tym odcinku, pokażę wam trochę plusów. Dosłownie, bo tutaj mamy FNAF Plus.
remake FNAF-a 2, raczej fan game, zatwierdzony przez Scotta, więc możemy się go spodziewać prawdopodobnie w tym roku, zobaczymy co z tego będzie. Można powiedzieć, że Scott zapoczątkował taki mały fanverse, FNAF fanverse, ponieważ Scott pomaga teraz twórcom fangame'ów rozwijać swój projekt. Będzie więcej części fangame'ów, tak na przykład Five Nights at Candy's 4 ma wyjść. No i każdy fangame ma podobno dostać port na konsole i telefony. W ogóle, sorry, popełniłem mały błąd w tamtym zdaniu. Każdy godny fangame, który zostanie potwierdzony przez Scotta, dostanie port na konsolę oraz telefon. Ale wiecie co wam powiem? To jeszcze potrwa. Te porty nie pojawią się w tym roku. Jak już, to w 2021. Ale spodziewałbym się ich w 2022. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli tego nie robicie. Pamiętajcie, żeby nie brać tego filmu za bardzo na serio, ponieważ nie ma na celu nikogo urazić. Przedstawiłem jedynie swoją opinię, swój punkt widzenia, a jeśli chcecie coś dodać od siebie, to zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się, cześć!